No siemano! Cześć wszystkim, witamy was! Tutaj mała zmiana, bo wieczorem filmik. Tak. I zobaczcie tutaj, ile wbiliśmy wczoraj łapy. Właśnie, słuchajcie, podbijamy te łapy i szybkie trzy zadania. Łapka w górę, subskrypcja i wbijaj na Discorda, a może ty będziesz na kolejnym odcinku i wygrasz coś fajnego, a kolejne odcinki będą kozackie. I w ogóle tutaj wbijamy 400 tysięcy, także właśnie. Żebyśmy do końca wakacji wbić, pewnie będzie ciężko, ale zobaczcie, ile tutaj już mamy subów, także zobaczcie, o, ktoś właśnie ma dał suba, bo się ja wam jeszcze tylko podpowiem, nasi dzisiejsi widzowie, którzy zagrają, zadadzą wam dwa pytania, odpowiadajcie w komentarzach. No i przechodzimy chyba do najlepszego odcinka z pracy. Tak, za was. Dzisiaj mamy dziewczyna kontra chłopak, zobaczymy, tak, kto wygra ten pojedynek, a będą grali o karnet bojowy. Dokładnie. Tak jak mówiliśmy na początku, dzisiaj Julcia kontra Alex, tutaj będą rywalizować między sobą, obydwoje podobno mają po 10 lat, nie wiadomo czy Alex nie kłamie, bo ma trochę taki bardziej poważny głos. Jakby miał 21, nie? I tutaj zmieniamy zasadę naszych odcinków. Teraz jak będziemy z kimś nagrywać, to każdy musi powiedzieć dwa zdania o sobie. Także Julcia, musisz powiedzieć coś o sobie, proszę. Więc jestem Julka, 25 września mam urodziny, lubię śpiewać, tańczyć, rysować, anime, K-pop, rap, bo i ten. I tyle, o kurde, to jakaś zdolna Julcia. Teraz przechodzimy do Alexa. Alex, powiedz coś o sobie. Jestem blisko ciebie. No, jestem Alex, aha, mam urodziny 3 marca. Lubię grać w Fortnite'a. Jestem bardzo dobrym graczem Fortnite'a. Dobra, to za chwilę... przekonamy się. Za chwilę się przekonamy, czy tutaj możecie Julcia pokonać. I teraz jeszcze mamy taki challenge dla widzów. Tutaj Alex zadaje jako pierwsze pytanie dla was, a wy odpowiadacie w komentarzach. I jeśli ktoś dobrze odpowie, to Alex będzie miał za zadanie odpisywać wam na komentarze pod tym filmem, czy dobrze odpowiedzieliście. Także Alex, zadanie domowe też będzie dla ciebie. Słuchamy twojego pytania. W którym sezonie powstały wyrwy na niebie? Dobra, i teraz Julcia? Kiedy będzie koniec 5. sezonu? Dobra, dokładną datę proszę podać. Tutaj wy będziecie mieli zadanie odpisywać. Także wymęczcie ich, piszcie komentarze dużo. Także będą dwie konkurencje. Także słuchajcie teraz co mówię, bo tu musicie też wiedzieć. Będą dwie konkurencje. No i za każdą konkurencję jeden punkt. Jeżeli zremisujecie, to trzecia konkurencja dodatkowa. I gracie o karnet bojowy, podobno nie macie karnetu bojowego. Okej. I psy też z nami grają, bo tak szczekają, że chyba też chcą o karnet bojowy. Także idziemy i pierwszą konkurencję zaczynamy. Dobra. Pierwsza konkurencja jest związana z naszym tutaj burgerkiem. Widzicie, no tutaj domek został jego zniszczony trochę. Porwana tu została jego część. I waszym zadaniem jest wybudować jak najładniejszy domek właśnie dla hamburgera. Także macie na to ile? 5 minut. Macie na to 5 minut. Czas start. Pamiętajcie, edycja się bardzo liczy. Dobra, mamy 49, także zbierać szybko drewno. Drewno wam nie zajmie długo. Tak. No i tutaj... Musi być drewno? Nie musi być drewno. Także to konkurencja mistrzowie budowania, bo tak ją zawsze nazywam. Także tutaj Julcia już nakopała, chyba teraz ma 800, 900, no prawie 1000 jest. O, jest 1000, ja tu zabiorę, zostawiła resztę. I fajnie by było, jakby to był domek na skarpie. A zbudować ten domek byle gdzie, czy... Byle gdzie, no. Na tym pagórku, gdzie ja jestem tutaj gdzieś nawet. Albo, no dobra, budujcie sobie tam, bo gdzie chcecie. Bo czas tyka. Tak, zostaje wam 2 minuty. Nieprawda. No. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Zepsułam coś. Tutaj u Julcie możemy posłuchać, podsłuchiwać brata. Także jak brat będzie... Julcia, możesz powiedzieć bratu później, że sobie oglądał odcinek. Ja chcę. Julcia, ruszaj! Ruszaj! Zepsułam coś! No, a co się stało? Już! O, nie, nie zepsułam. A nie... O, dobra. Julcia, pamiętaj, dziewczyny rządzą, musisz wygrać tę konkurencję. Alex, dawaj, ciśnij, ciśnij. Ja tutaj będę kibicować Julci, a Rafał będzie Alexowi. Dobra, zobaczcie, tutaj jakiś domek. Pamiętajcie, że to ma być domek dla burgera. Także tu możecie coś ekstra dla niego zbudować. I najważniejsza też jest wasza wyobraźnia w tym wszystkim, bo będziecie tego burgera oprowadzać po domu. Także no, ja proponuję tutaj się skupić, bo podobno burger się może wkurzyć i wyeliminować kogoś. Wiesz? To kto to będzie walczył, jak wyeliminujesz kogoś? Między sobą, co? Punkty ujemne najwyżej, no. Zobaczymy. Zobacz, Julcia robi taki z daszkiem. Tutaj Alex robi postawę na cegłę. Ile mają jeszcze czasu? 47? Także jeszcze trochę czasu jest, co?
Tak. Zrobisz do Maja? Nie, nie. Macie czas do 44, tak? Do 43 im dajmy. Dajmy im do 43. To jeszcze 4 minuty macie. Rafał wam przedłużyło minutę. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. A Julcia jak ruszyła, to już jest ładnie, no, idzie. Gorzej, najciężej było ruszyć, nie? A Aleks sobie tak ten, częściami buduje. Mhm. Tam jakieś dużo pomieszczeń chyba będzie, co? No właśnie oglądam. Muszę to wiedzieć na przykład. Właśnie tutaj na górę tu jest fajnie, bo widać tu i tu, mówisz? Jak się robią, no. A też fajnie tak koło nich stanąć, zobacz. O, Daszek. Kuku, patrz jak fajnie bije. O, 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 jaka dobra. No, widziałaś? Skubana. Mam nadzieję, że tu mikrofon nam... Nie, okay. Mam pomysł. O, ja wiem, co ja zrobię. O, ja mam pomysł, ja mam taki... W ogóle napiszcie w komentarzach przy tych pytaniach, czy podoba wam się full jakości. Mi się podoba, się ja mówię, że inna, w ogóle taka różnica jak jest na epickich ustawieniach, a tutaj na to zwykłych. Patrz, jaki Julcia zrobiła. No, fajnie, podoba mi się. A ja już nawet nie wiem, czy nie skończyłam, nie mam pomysłu już więcej. No, myśl. To już teraz myśl o tym, jak opowiesz, co tam jest, co tam widzisz, bo tam mogą być rzeczy, których my nie widzimy, no nie? Mówisz? Fantazja? Tak. Drugie piętro? Ja myślałam, że drugie piętro robi. Nie wiem, jak to zrobić teraz. Aleks tam. Macie jeszcze 2 minutki. Dobra. Bo ja mam taki fajny pomysł, żeby zrobić łazienkę. Jak ci się podoba? No, ja na razie tutaj głosuję na ten, o zobacz, na tamten. Okej, no aż ci się uszy częsą. Tak się cieszysz. Okej. Chodźmy, zobaczmy. Aleks tutaj pomieszał ten kolorki, na jęzorki. Aleks, ty też myśli, jak go powiesz. Bo wiesz, burger no gdzieś musi zamieszkać. Tam już nie ma jego domu. 15 sekund. O, nawet krzyczą za oknem. No. 9, 8, no, ten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over, koniec czasu, stop. Julcia, stań przed domkiem, nie buduj już, my idziemy do Aleksa. Chodź, Rafał. Dobra. I oceniamy tutaj, Aleks, komu przyznajemy punkt. Boże, jest... do kogo idziemy pierwsza? Do Aleksa. Do Aleksa. Julcia, zapraszamy. I Aleks musi... Aleks musi... Aleksie, musisz nam zaimponować teraz swoją twórczością taką wewnętrzną. Musisz opowiedzieć nam, co jest w domku i im ładniej to opowiesz. Gdzie jest łazienka, gdzie kuchnia? Tym lepiej dla ciebie. Drzwi. Ale ona nie wchodzi. 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 To teraz sobie przekichałeś. Dawaj, lecimy, zaczynamy. Proszę, zapraszam do środka. Tutaj no i słuchamy pana. Co tutaj jest w ogóle? Co tu się dzieje? Tu jest cegła. No i kto chce gdzie iść? Tutaj. Dobra. Czy jakaś amunicja? Pokój z amunicją, tu bym miał być, ale tu jedna. Zabrałeś. Jest, fajny pomysł. Po co ta amunicja tu jest? Na burgera. Trochę ciasno tu. Pokój z amunicją, a teraz gdzie? No, no tutaj. Pokój z bronią. Pokój z bronią. A nie, bo źle. Mogę coś zmienić. Możesz, nie patrzymy, zamknijcie oczy. Nie, zamknąłem oczy. Już? Zapraszam tutaj znowu. Tutaj. Mhm, chodźcie. Proszę wchodzić. O, tam jest jakiś ten. Tam jest tajemne sześć. Tu jest nawet bunkier, no to już pojecham tego. Nie porwą burgera. Bunkier? To tajemne przejście, to tylko Aleks może tam był. Dobra, teraz tutaj idziemy na wprost. Tu jest. Tu jest zwierzę ten. Do strzelania chyba. Dobra, i coś jeszcze masz nam do pokazania? Tyle. Ja mam taki pewien problem, bo mi brat do pokoju wszedł. Mówisz? To pozdrów brata. Na początku wszystkie klawisze się ten... Ja musiałam ustawiać wszystko od nowa, bo mi się zepsuło i miałam jak klikać. Dobra, idziemy na Julcie.
Spokojnie, będą inne konkurencje, także... Jolcia, dawaj, opowiadaj, co tu mamy. Tu są sody, tu miał być murek taki, żeby nie wypaść, ale tu powiedzmy, że tu jest magiczna winda. No. Już jest. Tu jest taki tarasik. Aha. Tu jest kuchnia, to jest piekarnik. To jest piekarnik, piekarnik. Nowoczesny. Tu jest salon, łazienki nie ma, bo burger nie musi załatwiać potrzebów. Dobra. To tu jest taka magiczna sypialnia. Aha, patrz jakie ściany. Łóżko. Firanki. No, takie, to są takie okna takie, tylko bez okien. Takie. Aha. Prywatność, ale bez prywatności. To jest żaluzja taka dzień-noc, taka, dobra, że pół widać, pół nie. To jest takie, tu się idzie na górę i tu jest taki balkon. No, tu jest dach. I na dole są takie barierki, znaczy nie barierki, tylko takie szczebelki, żeby się do mnie zawalił. Aha, aha, dobra. No i to chyba koniec. Znaczy tutaj na tarasie jest jeszcze taki niewidzialny fajny gier. Zepsuła mi dach. Mam pytanie, czemu tutaj nie ma barierki? Ktoś może wypaść. Spokojnie, rachunek do pracowni. No bo to się nie zrobiło, no bo... Aleks, ty pierwszy wystawiasz punkty. Ale ja mam powiedzieć swojemu, ile dam. Nie. Julci. Od 1 do 10. Ile daję? To daję 7 na... Nie, 9 na... 9,5 na 10. Dobra. No to... A ja tak powiem, tak można powiedzieć, tak 7 na 10, bo to taki mniejszy masz z dwóch tych... surowców jest wykonany. Dobra, a to wyrafą, który się bardziej podoba? Który on przyznaje? Mi się podoba Julci, ale też jest ciekawy właśnie pomysł, nie? Pomysł tutaj. Ale chyba jednak tutaj, chyba jednak Julcia wygrywa, nie? Tak. Także punkt dla Julci, teraz Aleks w drugiej konkurencji będzie miał szansę się odkuć, także druga konkurencja, go! Dobra, przechodzimy do drugiej konkurencji, pierwszą konkurencję wygrała Julcia, a teraz przechodzimy do drugiej i w drugiej chodzi o to, że są trzy rzędy domków i waszym zadaniem jest schować się teraz w pierwszym rzędzie domku w jednym z trzech. Dobra? Czyli tak, Julcia na przykład sobie wybiera tutaj ten domek, idzie do niego i się chowa, a ty, Aleks, sobie tamten wybierzesz, idziesz i się chowasz i musicie po prostu dogadać, kto do którego domku idzie. Jak wy się chowacie, to my idziemy tutaj do naszej budki i nie widzimy, gdzie wy się schowaliście i później robimy tsunami na was. Tak, także... Macie 10 sekund, żeby się schować. Chodzi o to, że my teraz używamy tutaj naszego narzędzia, to wy widzicie, jeszcze im nie mówimy. I kto padnie, no to ten przegrywa. Na dwa domki używamy. I będą trzy serie, bo są trzy rzędy, proszę nie krzyczeć za oknem, gdyś tam krzyczy. Są trzy rzędy po trzy domki i zobaczymy, kto nazbiera jak najwięcej punktów, no to otrzymuje ten jeden całkowity punkt. Dobra, lecimy. Ewela, zabieraj. Jest 4, 3, 2, 1. Schowaliście się tylko w pierwszym rzędzie, tak? Tak. Dobra, to idziemy. Trzymajcie tam normalnie kciuki za siebie, żebyście to nie wypadli. Który domek wybieramy? Który rozwalamy? No wybierz ty. My możemy tylko jeden domek... Dwa domki. A, dwa domki? Jeden tylko zostaje, no. No to ja wybieram tamten, żeby rozwalić. Tamten, dobra. Dobra. Kto tam padł? Jucia. Ja. Jucia. I zobaczymy, czy to będzie remis, czy... może ten. Dobra, ale tutaj przeżył, ale musimy tutaj... On się tutaj... chyba schował tu pod spodem, co? Ty, panie... Ale to dobijamy go w takim tak razie, jest. Dobijamy. Czyli teraz, czyli jest po zero, tak? Tak? Remis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Dobra. I co teraz robimy? Teraz rozwalamy ze czwórkami? Nie, gazówką. Gazówką? Gazówką. No, wybierz sobie domek. Ja mam wybierać? No to wybieram środkowy. O, chyba tam nikogo nie ma, co? Chyba jest. Jak to nikogo nie ma? Dziękuję bardzo! A, bo to nie ja uwalam, bo to nie moje. Uwala, ja ją tu dobiję, spokojnie. No. Poszła! No. Julcia, sorki! Także zobaczymy, może jeszcze tutaj ten, będzie remis. To mnie jeszcze bije! O nie, jak kogo to mnie teraz? Bije po teraz wybieramy, prawy wybieram. Prawy? Dawaj, no. Uwala? Nie uwala. Pani czyli mamy tutaj? Jest tutaj, jest! Brawo, jeden zwyciężył punkt. Tutaj jeden punkt dla Aleksa, także Julcia, jak tam zdobędziesz punkt,
to będzie remis, także dokładnie. Schowaj się dobrze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, idziemy. O nie, czekajcie, ja źle domek, czekajcie. Dobra, cofamy, ja nic nie widziałem. Ja też nie. No już. Nie, zły rząd wybrałam. Dobra, idziemy. Oj, Rafał. Który by tu domek wybrać? Czekajmy, no tu może ten. Ten na pewno? Ale nie, może nie ten. Wybieram ten, o. Tak? Dobra. Ten. Nie patrzę się. No i teraz tu wrzucamy. Proszę bardzo. Nie ma nikogo, także... albo remis, albo wygrana teraz. Tak, także 50-50. Który domek wybrać? Gdzie wy tu jesteście, co? Halo, puk. Prawy czy lewy? Dobra, dajmy ten, prawy. Dobra, pyk. I uwaga, kto tu jest? Kto tu jest? Kto tam jest? Ciekawe. Jucie! No to Alex wygrał. Czyli co? Punkt dla Alexa. Tak. Czyli dogrywka musi być. Dogrywka, słuchajcie, teraz się rozstrzygnie, kto wygrywa karnet bojowy, czy to Alex, jest. Czy Julka. Słuchajcie, mamy informatora, a informator, uwaga, jesteście gotowi? Tak. Alex, jesteś gotów? No. Mamy informatorkę i informatorkę znajdziecie dokładnie tam. Ewela, gdzie znajdziecie? Tam, gdzie głowa Rafała. Tam, gdzie głowa Rafała, tam jest... informatorka. Także wskakujcie w portal i lećcie do głowy Rafała. Gdzie to chyba gdzieś był. Nie wiem. No, głowa burgera, nie wiem. Taka wielka, nie? Taka wielka głowa. No zobaczymy. Także my czekamy. Nie wiem, co to jest. Patrzę się, nie chciała kliknąć. Ewela, może jakieś dodatkowe podpowiedzi? Głowa Rafała niedaleko motelu. Motel? Gdzie jest motel? O nie. Ej, a może być tam o blisko głowy Rafała? To jest całkiem mało. Możesz sobie podbiegnąć tutaj. Ja w ogóle nie dolecę, ja muszę patrzeć. Julka, ty jak możesz, to mów jak najmniej, bo twojego brata strasznie słychać. No. Okej. Okay. Widzę, tylko nie. To jest po pierwsze, nie? Widzisz? Widzisz ich? No. Dobra. Tutaj widzę już jedną osobę. Kto to biegnie tu? Jest ktoś pod tobą. Ktoś pod tobą jest. No i co teraz? No i teraz gdzieś blisko, gdzieś tutaj... Ja mam im dać podpowiedź? No, słuchajcie. Tylko tak, żeby nie wiedzieli od razu, no. W ogóle tutaj Rafał, macie znaleźć Rafała, tak? O to chodzi, tak? Mhm. No. Tutaj słuchajcie, niedaleko, w obrębie... jak to powiedzieć? Pomyśl. Domek, mały domek. Maciupi domek. Jednopokojowy. Tam jest Rafał. Blisko tutaj, bardzo bliziutko tutaj tej głowy. Także szukajcie. I kto nie, to nie ten domek, nie, najgorzej. To jest bardzo blisko domku, bardzo blisko domku, gdzieś tu jestem. Bardzo blisko. Można tak powiedzieć, że Rafał jest takim nobem. No, takim nobem jestem, grać nie umiem. Taki nob, jeden na jeden. Ale w top 5 jestem, nie? Taki jeden na jeden, ostatnia strefa i taki nob, który zawsze tam siedzi nob. No, zawsze, no zawsze. No właśnie, ja jestem w takim miejscu. Przy tym takim domku małym jest, przy tym takim taki mały domek i Rafał mówi, że ten... Już tu widziałem kogoś, nie? Że lubi zielony. No, lubi zielony, bardzo. Ale ktoś tu już biegł koło mnie, bardzo blisko, tak 5 metrów. Kto pierwszy znajdzie Rafała, ten wygrywa. Kto pierwszy znajdzie Rafała? Ale że ja czy ty? Ktoś był w takim domku obok, otworzył drzwi, ale stwierdził, że go tu nie ma. To ja tam mam! Nie! Nie. Ktoś tam biegnie. No, ja tu nic nie mówię, nic nie mówię. Nic nie mówię. Gdzieś tu bardzo... Ej, tutaj obydwoje powiem wam, że jesteście bardzo blisko. Po prostu o włos. Pamiętajcie, bardzo często nobki tam lubią siedzieć i Rafał mówi, że lubi zielony. I że mu wchodzi coś do buzi. Widzę, mam.
Była pierwsza! Dobra, słuchajcie, chyba Julcia wygrywa, bo była pierwsza. Tutaj. Dobra, także słuchajcie, my się z wami żegnamy. Do zobaczenia jutro, a wy jeszcze nie wychodźcie z gierki. Dokładnie. Bo za chwilę do was wracamy, także nie wychodźcie. A z wami się żegnamy i pa pa. Pa pa.